Zadanie 64. Równoległowo po obwodzie 16 cm ma wysokości równe 2,4 i 4 cm. Dobra, to narysujmy sobie tutaj jakiś równoległobok. O obwodzie 16, czyli jeśli to jest, powiedzmy, to jest A, to jest B, to dostajemy, że 2A plus 2B jest równe 16, czyli A plus B jest równe 8. No i właśnie, i ma wysokości równe 2,4, czyli tutaj będzie 2,4 oraz 4 cm, czyli o, mniej więcej tak o. Tutaj też jest kąt prosty i to jest 4. No dobra, co dalej? Oblicz długości boków tego równoległoboku oraz kosinus kąta zawartego między jego przekątnymi. No dobra, to narysujmy tu jeszcze przekątne. Jedna. I druga. I tutaj mamy kąt alfa, no i chcemy kosinus alfa wyliczyć. Oraz chcemy wyliczyć A i B. No dobrze, czyli co wiemy? Czyli wiemy, że A plus B jest równe 8 i wiemy też, że pole, nieważne jakie będziemy liczyć, będzie takie samo. Jeden sposób na policzenie pola to stwierdzić, że to jest 2,4 razy A. Ale drugi sposób to jest stwierdzić, że to jest 4B. Te obydwie wartości są sobie równe, więc możemy na przykład B łatwo wyznaczyć, podzielić na 4 i dostaniemy, że to jest 0,6A. Teraz wstawiamy do drugiego równania i mamy A plus 0,6A równa się 8. 1,6A równa się 8, czyli A równa się 5. W takim razie B równa się 8 minus 5, czyli 3. Czyli już mamy A i B wyliczone. No i teraz mamy się dobrać do tego kosinus alfa. Kosinus alfa, no to z reguły mi przywodzi na myśl twierdzenie kosinusów. No i właśnie, spójrzmy, no tutaj mamy takie dwa trójkąty. Ten tutaj zawierający bok B i kąt alfa oraz ten pod nim zawierający bok A i kąt, który równa się 180 minus alfa. No i to nam całkiem pasuje, bo kosinus 180 minus alfa to jest minus kosinus alfa. Co więcej, my wiemy, że to są przekątne i w równoległoboku one się przecinają w połowie. Czyli jeśli tu jest x, to tu też jest x. Jeśli to jest y, to to też jest y. Więc z jednej strony możemy napisać w jednym trójkącie, że b, czyli 3 do kwadratu, równa się x kwadrat plus y kwadrat minus 2xy razy kosinus alfa. Natomiast w drugim trójkącie możemy powiedzieć a, czyli 5 do kwadratu, równa się znowu x kwadrat plus y kwadrat. I tutaj będzie minus 2xy razy kosinus 180 minus alfa, co możemy od razu inaczej zapisać jako x kwadrat plus y kwadrat plus 2xy kosinus alfa. I patrząc na te równania, to ja sobie myślę tak, że od tego drugiego równania możemy odjąć to pierwsze. Wtedy tutaj zrobi nam się 25 minus 9 to będzie 16. A tutaj się x kwadrat plus y kwadrat skasuje i zrobi się 4xy kosinus alfa. Tak, tu jest alfa. No i tylko fajnie, ale mamy tu 3 niewiadome w jednym równaniu. No możemy podzielić na 4, dostaniemy xy kosinus alfa równa się 4. Więc potrzebujemy tu jeszcze jakiejś informacji. No i właśnie, tych wzorów na pole równoległoboku jest kilka. I część z nich jest w tablicach maturalnych. Więc teraz sobie spójrzmy. Tutaj mamy w planimetrii, na końcu jest o czworokątach. Więc, przeleciałem już tutaj, o, równoległoboki. No i właśnie, mamy pole, to jest między innymi A razy H, czyli podstawa razy wysokość, podstawowy wzór, ale jest to też A razy B razy sinus alfa, czyli bok razy sinus kąta między nimi. No jest też trzecia wersja, jedna druga AC razy BD razy sinus gamma. Czyli jedna druga przekątna razy sinus kąta między nimi. No to możemy sobie to teraz właśnie zapisać. Czyli będziemy mieć nasze przekątne, to po prostu 2x i 2y. Czyli będziemy mieć, że pole równa się
1 druga razy 2x razy 2y razy sinus alfa. No i w tym momencie, no tutaj dwójka się skraca. Pole też możemy sobie szybko wyliczyć, no bo znamy te wysokości. Więc przykładowo możemy wziąć, że tutaj a razy 2,4, a to było 5, więc 5 razy 2,4 to jest 12. Czyli dostajemy właśnie pierwsze równanie, to jest to xy cosinus alfa równa się 4. Natomiast drugie to będzie, że 12 równa się 2xy sinus alfa. Czyli dostajemy, że xy sinus alfa równa się 6 oraz xy cosinus alfa równa się 4. I teraz, no my wiemy, że x, y muszą być różne od zera. No sinus i cosinus alfa też muszą być różne od zera. Więc możemy na przykład to pierwsze równanie podzielić przez to drugie. I wtedy z jednej strony x, y nam się skrócą i zostanie tangens alfa równa się 1,5. No, jak mamy już tangensa, to możemy już wszystko wyliczyć. Bo w takim razie dostajemy, że sinus alfa przez cosinus alfa równa się 1,5, czyli inaczej sinus alfa równa się 1,5 cosinus alfa i wstawiamy to do jedynki trygonometrycznej. Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Wstawiamy za sinusa 1,5 cosinusa, czyli 3 drugie cosinus alfa do kwadratu plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. 9 czwartych plus 1 to jest 13 czwartych. Cosinus kwadrat alfa równa się 1. Czyli cosinus kwadrat alfa równa się 4 trzynaste. Czyli cosinus alfa równa się plus minus pierwiastek z tego, czyli 2 przez pierwiastek z 13. Czyli jeszcze inaczej plus minus 2 pierwiastki z 13 przez 13. No i teraz pytanie, co my tu zakładamy? Kosinus kąta rozwartego. Właśnie, ja jako alfę oznaczyłem ten kąt ostry. No to ten rozwarty to będzie po prostu kosinus 180 minus alfa. I to się równa minus kosinus alfa. Więc właśnie, co do wartości bezwzględnej, te kosinusy będą takie same. Tylko kosinus kąta ostrego będzie dodatni, a rozwartego będzie ujemny. Czyli nasze ostatecznie, no, cosinus 180 minus alfa to jest ta ujemna wersja, czyli minus 2 pierwiastki z 13 przez 13. Także w ten sposób możemy sobie tutaj z tym poradzić. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.